Hej, tu dalej Dominik w Helu. Jesteśmy na Półwyspie Helskim. Ja jeszcze przed odcinkiem plażowym. Ale tak, w odcinku tytularnym powiedziałem wam, że pokażę wam Hel, który ja widzę, który ja znam. No i dobra, Hel to dawny rejon umocniony. Jakiś alarm się wyświetla. Na szybko, bo kończy mi się miejsce w kamerze. Okazało się, że dawno jej nie sprzątałem. To jest rejon umocniony. Zostało tu po wojsku bardzo wiele umocnień, fortyfikacji. Na przykład takich. Zobaczcie. To pewnie jakieś ćwiczebne okopy, albo okopy takie do walki. Dalej, patrzcie. Jestem w lesie. Idąc po takim lesie, ni stąd, ni zowąd, można się natknąć na przykład na różne kopułki strzelnicze, warowne. Na inne umocnienia. Na jakieś obiekty, które wam pokażę w innym odcinku, albo już je widzieliście. To jest właśnie Hel. To nie jest ulica Bałtycka czy Rybacka. Tak, kończąc poprzedni wywód. W każdym miejscu prawie, że można znaleźć coś powojskowego. Jeżeli więc ktoś interesuje się historią II wojny światowej, to jest miejsce dla niego. Tu jest pełno dziwnych pozostałości. No, dla pasjonatów militariów na pewno o znanym przeznaczeniu. Dla innych, ale równie ciekawych, aczkolwiek niewtajemniczonych, również miejsce intrygujące. W każdym miejscu coś się znajduje. A to jakiś słupek oznaczeniowy, a to kopułka strzelniczo-warowna, a to właśnie takie instalacje. Każdy znajdzie tutaj coś intrygującego, ciekawego. No także... No, to jest Hel. To nie tylko turystyka i gnicie na plaży. To także obcowanie z historią pomalutko zanikającą, no bo Agencja Mienia Wojskowego wszystko wyprzedaje, jak w latach 90. Kurczę, ekipa z Okrągłego Stołu. No ale wciąż tutaj można coś namacać, natrafić. Jeśli jesteś pasjonatem, zapraszam na Hel.